Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z przesadzania roślin. Na dzisiaj przygotowałem takie dwie rośliny jak Stelicja oraz Philodendrona Green Princess. Wszystkie te rośliny są normalnie jeszcze w podłożu produkcyjnym, z tym, że ta Stelicja zaczęła mi już dosłownie wychodzić z doniczki. Albo nawet do słomki, dlatego że troszeczkę te korzenie się rozbudowały zbyt mocno, poza już doniczką. No a Philodendron Green Princess dalej jest w podłożu produkcyjnym, w samym torfie tutaj. Także przesadzę je do dużo bardziej przepuszczalnych mieszanek i taką mieszankę mam już przygotowaną. Także mam ją tutaj i to jest mniej więcej jakieś 30% ziemi kompostowej, 30% włókna kokosowego, a resztę to będzie perlit, vermiculite oraz keramzyt. No i jeszcze chipsy kokosowe były zmieszane razem z włóknem kokosowym, także do takiej mieszanki przesadzę teraz te dwie moje rośliny. Na razie mieszankę odstawię na bok tutaj. Wezmę sobie, wyciągnę moją taką tackę do przesadzania roślin i tylko jeszcze założę rękawiczki i będziemy mogli brać się już za przesadzanie. Także na pierwszy ogień pójdzie ta Stelicja. Przesadzę ją do takiej dużo większej ceramicznej doniczki i ma tutaj już normalnie otwór. Także na jakiejś podstawce ją później podstawię. A nie wiem, jak ja się z tymi korzeniami uporam. Dlatego, że są one naprawdę duże. No, spójrzcie tylko na te korzenie, które tutaj wyrosły. No, ale że tak powiem, od czego jest magia YouTube'a? No i jakoś wydostałem te korzenie z tej doniczki. Kilka korzonków małych się uszkodziło, ale to tam nic. Także teraz już powoli zacznę tutaj samą ziemię ściągać z tej bryły korzeniowej. Ogólnie to mogę Wam powiedzieć, że ten film jest tak nagrywany prawie że na ostatnią chwilę, ale już ten semestr studiów mam zaliczony cały za sobą. Nic we wrześniu nie muszę pisać, także zadowolony jestem bardzo, że wszystko udało mi się zdać oraz zaliczyć. Łatwo nie było, ale mam nadzieję, że już nieprzespanych nocy nie będzie. W sensie teraz wakacje, że nie będę musiał nic robić takiego. Chyba że znowu gdzieś będę musiał wyjechać, no ale to tam już mniejsza o to. Pamiętam taką jedną noc, kiedy projekt na jeden z przedmiotów musiałem oddać. No to całą noc z niedzieli na poniedziałek nie spałem, żeby ten projekt dokończyć. W poniedziałek normalnie pojechałem na uczelnię. Chyba wtedy było na 8:30. Także nie jakoś źle. No i tak. Pojechałem na tą 8:30 na uczelnię po nieprzespanej nocy, oddałem ten projekt. Jeszcze kilka zajęć odrobiłem i później wróciłem i po prostu opadłem z sił. No, no ale tak to jest, jak się nagle nie śpi około 32 godzin. Dla organizmu nie jest to dobre, ale dobrze, że projekt wtedy przynajmniej zaliczyli. Biorąc pod uwagę, że tak z 15-20% grupy naszej zaliczyło projekt ten, no to myślę, że po prostu było warto poświęcić jedną nockę na ten projekt i mieć już go kompletnie z głowy, bo naprawdę później z 2 miesiące niektórzy jeszcze chodzili oddawać ten projekt i dalej go nie zaliczyli. No. No ale tak jak mówię, jak już wróciłem do domu wtedy około to było 15-16, po całym dniu na uczelni, no to człowiek po prostu opada z sił i już nic mu się kompletnie nie chce.
Kolejnego dnia na zajęcia pojechałem dopiero chyba na 10:00, dlatego że pierwsze zajęcia sobie odpuściłem już. Szczególnie, że to był wykład z przedmiotu, który no, mi po drodze nie jest po prostu. I połowa osób na nim śpi także. Więc już dążąc do tego, co chciałem przez to powiedzieć, to chodzi mi raczej o to, że teraz będę miał więcej czasu na nagrywanie filmów, więcej czasu już na samą sprzedaż roślin. Także ze sprzedażą roślin już tak wystartowałem jakiś tydzień temu, mniej więcej. O, około 5 dni temu. A dlaczego te korzenie tutaj są aż tak mocno splątane? Chyba dużo wcześniej powinienem tą roślinę przesadzić. No ale zawsze po prostu odkładałem to na kolejny dzień. I tak odłożyło się przez jakieś 5 miesięcy. Więc co przez to chcę powiedzieć, że skończyłem już ten semestr, zaliczyłem go całego. No to właśnie, że więcej czasu będę miał na nagrywanie filmów, więcej czasu na samą sprzedaż roślin. Także możecie się spodziewać teraz już naprawdę zawsze filmu w każdy czwartek, a z te filmy postaram się, żeby były dużo bardziej rozbudowane, a żeby wam się również przyjemnie oglądało. Mam naprawdę kilkanaście pomysłów na ciekawe filmy na najbliższe wakacje. Także jeszcze chwilę i postaram się je nagrać. Może nie będzie to w najbliższy czwartek taki film się pojawi, ale na kolejne czwartki już na pewno będą dużo lepsze filmy. Więc mam tutaj już rozplątane te moje rośliny. Okej, jedna, druga, trzecia, czwarta i jeszcze piąta tam z samego przodu jest. Także wezmę je sobie tutaj na sam przód otworzę. A teraz zajmę się już filodendronem Green Princess. Który może nie ma aż tak mocno zbudowanego systemu korzeniowego, w znaczeniu, że nie jest ekstremalnie jakoś splątany. Ale wydaje mi się, że przesadzenie mu do innej doniczki i do innego podłoża naprawdę dużo mu zrobi dobrego. Jak już tak sobie powoli rozplątowuję tutaj tą byłę korzeniową, chciałbym poruszyć jeszcze jeden taki temat. Dlatego, że mam naprawdę sprawdzonego eksportera, jeżeli chodzi o choja, no i też tam trochę innych roślin, od którego no zawsze przychodzą naprawdę nie w idealnym, nie w świetnym stanie, ale po prostu w bardzo dobrym stanie. Dużo lepszym stanie niż takie, powiedzmy, jak niektórzy inni robili zamówienia grupowe, to chciałbym was się spytać, czy jest jakaś na przykład grupa, jeżeli chodzi o choje w Polsce, lub jakiś inny sposób, jakby to można było zrobić, jeżeli chodzi o takie zamówienie grupowe, które ja bym mógł zorganizować na choje. Dlatego, że on ma dostępne około tak, ten eksporter ma dostępne tak około 70-80 rodzajów choi, tak po prostu od ręki zawsze. A niektóre choje zawsze też tam staram się jeszcze załatwić, jeżeli są jakieś ciekawsze. To gdzie takie zamówienie grupowe można by po prostu rozreklamować? Byłoby to coś takiego, że po prostu osoby by mi pisały na początku, powiedzmy, składały zapytania ofertowe na jakieś tam konkretne gatunki choi z listy, którą bym tam udostępnił. Ja bym te choje zamówił i mniej więcej po miesiącu, jakby one przyszły, byłaby dopiero płatność za te choje, no i wysyłka w ciągu około 1-2 tygodni od przyjścia zamówienia od eksportera mojego. Nie mówię już o tym, że za chwilę kolejny import od tego eksportera mi przychodzi, także
możecie się spodziewać na samym początku sierpnia jakiegoś filmu z unboxingu tamtego importu. Spójrzcie tylko na tą piękną wyłę korzeniową, którą udało mi się naprawdę fajnie oczyścić. Także ta roślina pójdzie teraz do doniczki około 12 cm, ale do innego podłoża. Dlatego, że ta doniczka to było coś około 10 cm i na razie już nie będzie potrzebna. Więc wracając do tamtego, powiedzmy, importu specjalnego zamówienia grupowego. Tak jak wspominałem, myślę nad czymś takim, tylko szczerze nawet nie wiem, na jakiej grupie albo gdzie mógłbym to zreklamować. I to by wyglądało, tak jak wspomniałem, że najpierw byłyby zapytania ofertowe od ludzi. Ja bym te zapytania ofertowe przyjął i potwierdzenie zamówień byłoby dopiero jak ten import by przyjdzie i wtedy też by była normalnie płatność. Myślę, że jeżeli by takie zamówienia zebrać do końca tego miesiąca, czyli do końca lipca, na ostatni tydzień sierpnia, pierwszy tydzień września, może by się udało z tym wyrobić. Na pierwszy tydzień września już raczej na pewno. A jeszcze lepiej to by w ogóle było, gdyby udało się na przykład do końca przyszłego tygodnia, no bo eksporter potrzebuje około 4 tygodnie, czasami 5 tygodni na samą kompletację oraz wysyłkę tego zamówienia, załatwienie całej papierologii, no, której jest trochę przy takim ekspercie. A dlaczego o tym wspominam, jakby to można było zreklamować? No dlatego, że moje zasięgi na YouTubie wcale nie są jeszcze niewyobrażalnie jakoś wielkie. A jeżeli chodzi o takie zamówienie, no to tych hoi byłoby naprawdę, ale to naprawdę sporo. Trzeba byłoby zamówić. Także potrzebowałbym po prostu jakoś to zreklamować. Nie wiem, czy w ogóle jakaś grupa roślinna, grupa z hojami by mi na to pozwoliła. No, ale mogę wam powiedzieć, że ceny byłyby po prostu jak najniższe, jeżeli chodzi o te hoje, choć biorąc pod uwagę, że teraz dolar jest za 4,80. No to może być po prostu ciężko. Waluty po prostu poszły wszystkie bardzo do góry, także byłyby mniej więcej w takich samych cenach, jakie ostatnio wystawiałem na Allegro. A jak widzieliście, te ceny wcale nie są jakoś nie wiadomo jak wygórowane, one są raczej niskie, jeżeli chodzi o takie hoja. Wezmę sobie już tą moją mieszankę, tutaj przestawię. Wezmę doniczkę 12. I tego filodendrona wsadzę już do tej doniczki. Więc tak, jeżeli macie jakiś dostęp do grupy z hojami, bo akurat na żadnej grupie z hojami na Facebooku nie ma. Jesteście, no nie wiem, jakoś zaprzyjaźnieni z administracją. Możecie mi po prostu podesłać linki do grup. Lub jeżeli ktoś z administracji mnie ogląda, no to ja nie wiem, ja chyba aż takich dużych zasięgów nie mam, żeby mnie ktoś z administracji oglądał. Możecie się ze mną skontaktować na maila, który zawsze jest podany w zakładce informacje tam o mnie normalnie na YouTubie. Możecie też napisać w komentarzu, żeby się skontaktować z wami na priv. Tak jak wspomniałem, i będę po prostu zawsze o tym mówił, jeżeli chodzi o takie zamówienia, no to one po prostu są duże. I na nie trzeba naprawdę dużo roślin zamówić. Wiadomo, byłyby tam zamówione te rośliny z nadatkiem, bo zawsze troszeczkę roślin psuje się normalnie w transporcie, to tam nie ma problemu. Raz każdy, wiadomo, żeby dostał tylko i wyłącznie zdrowe rośliny, nie takie, które trzeba po prostu odratowywać po imporcie. No, myślę, że mój filodendron Green Princess już jest naprawdę ładnie przesadzony. Także ja go wstawię do tej doniczki, w której już wcześniej była ta strelicja. O. Znaczy ją słonki ceramicznej, no. No i pięknie sobie będzie tutaj wyglądał, może
O, bez tego. I teraz wezmę tą większą doniczkę i w niej posadzę normalnie tą stelicję. Wiem, że dużo osób może być po prostu bardzo sceptycznie nastawiona też, jeżeli chodzi o same zamówienia grupowe, biorąc pod uwagę, jak te zamówienia kiedyś tam były organizowane na Facebooku. Nawet nie będę wymieniał nazwy grupy, gdzie ludzie po prostu nie dostawali swoich zamówień lub dostawali rośliny, które kompletnie były, no, dead. Po prostu śmierć, koniec. Nie dało ich się po prostu ratować. Nie pamiętam, tam wtedy hojunduluaty były po 360 zł sprzedawane, mniej więcej. No, mojego eksportera musiałbym się zapytać, jak z tymi undulatami, gdyż miał mi załatwić na pierwszy import w maju, bo one normalnie nie są dostępne tak u niego. Ale dalej mu się to po prostu nie udało. Chyba mnie po prostu ktoś wtedy podkupił i wziął wszystkie. No. Ale z takimi chojami, które ja mam po prostu dostępne zawsze na liście, to nigdy, ale to na serio nigdy nie było żadnych problemów. No a poza tym zawsze możecie sprawdzić, jakie ja opinie mam na Allegro, a z jak te rośliny mniej więcej wyglądają, dlatego że te choje, które są tam zawsze w doniczkach 5-6 cm, to one są po prostu wszystkie importowane. W znaczeniu są to szczepki choi, dlatego że stożki wzrostów podczas samego transportu, choć trwa on tylko około 70 godzin, no dużo się ich uszkadza niestety. Ale później po 2-3 tygodniach choje ruszają normalnie i zaczynają rosnąć. Przynajmniej tak jest u mnie po zapewnieniu im nawet nie takich idealnych warunków. Wszystkie choje u mnie normalnie stoją pod lampami LED. Także nie mają one dostępu do światła słonecznego, a wilgotność jest taka około 50-60%. Oprócz tych choi, które wymagają większej wilgotności, tak jak mam tam chyba choje Species UT168, co nawet kiedyś mówiłem, to ona w swojej wilgotności około 80-90%. No co wam mogę powiedzieć? Ja naprawdę lubię rośliny i chciałbym, żeby te osoby, które naprawdę kochają choje, bardzo je lubią, mogły dostać też jak najwięcej takich choi, raczej trudno dostępnych u nas w Polsce, w Europie, w jak najlepszej cenie. No i myślę, że taki import właśnie specjalny, jeżeli chodzi o takie choje w znaczeniu zamówienie grupowe realizowane przeze mnie, byłoby naprawdę ciekawą opcją dla takich osób, które chciałyby je zakupić właśnie w jak najniższych cenach. Nie mówię o takich chojach, które prawie w ogóle nie są dostępne, bo takie też mój eksporter posiada, ale ceny moje zakupu czasami byłyby nawet wyższe, jak ktoś wystawia w Europie. Jak ktoś wystawia po prostu w Europie, powiedzmy tak, od prywatnego kolekcjonera, także to by nie miało po prostu racji bytu. I mniej więcej już mam tą stelnicę przesadzoną. Także ja tylko tutaj chwilę ogarnę i wracam za moment. No więc już, jak widzicie, ogarnięte, rośliny przesadzone. Mam nadzieję, że teraz dużo lepiej mi będą rosły w tym podłożu, które je zasadziłem i jest ono naprawdę dużo lepiej przepuszczalne niż to, co było. A wracając do tamtego zamówienia grupowego, to tak, jeżeli chodzi o organizację po mojej stronie, no to biorąc pod uwagę, ile importów ja już zrobiłem, odkąd ja się zajmuję tymi roślinami, to myślę, że po mojej stronie na pewno nie byłoby problemu, jeżeli chodzi o organizację tego. Jednakże, jeżeli chodzi o ilość osób, które musiałyby to zakupić, no moje zasięgi na YouTubie nie są aż takie ogromne. Także jeżeli macie pomysł, wiecie, gdzie to mógłbym po prostu coś takiego zrobić, możecie mi podesłać albo na maila, który jest w informacjach na YouTubie, tam na moim kanale, albo możecie się nawet przez sklep internetowy skontaktować. Na Allegro też umieszczę link do sklepu, gdzie ja po prostu normalnie sprzedaję rośliny. Wiem, że część osób, w tym wiele administracji, jeżeli chodzi o grupy roślinne, nie cierpi importów roślin, a szczególnie jeżeli takie importy są sprzedawane od razu. No, ale
Ja wiem, jak wyglądają złe importy roślin, bo takie też miałem, gdzie straty sięgały 50% ponad. A od tego eksportera, no co wam mogę powiedzieć, rośliny jakościowo są, czasami są dużo lepsze niż te, co z Holandii, czy z Danii, z Niemiec, z Włoch też czasami przyjeżdżały do mnie. A tamte choje, no raczej nie są aż tak bardzo często spotykane u nas. Nie wiem, czy ktoś, kto ma jakąś grupę roślinną, mnie w ogóle ogląda, no ale... Może kiedyś taki import specjalny uda mi się zorganizować. No a na razie możecie się spodziewać w pierwszym tygodniu sierpnia filmu z unboxingiem roślin, tak jak wspominałem, najnowszego importu. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Dziękuję wam bardzo mocno za oglądanie. Jeżeli chcecie oglądać więcej moich filmów, zachęcam was mocno do zostawienia subskrypcji. Ja się z wami żegnam, widzimy się kolejnym razem. Cześć!